Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Do tej pory minigraszki pojawiały się spontanicznie, niezapowiedziane, niczym złota lama. Jednak zebrało mi się kilka dość ciekawych gier, które niekoniecznie wymagają serii, a chwilowo nie mam czasu na tworzenie nadprogramowych odcinków. Zatem w tym tygodniu zobaczycie dwie minigraszki. Pierwsza to Runestone Keeper, połączenie roguelike'a, RPG'a i nazwijmy to casualowego klikadła. Nie jest to jednak puste klikadło, o czym przekonacie się w środę, 14 października. Druga gra to Super Dungeon Run, szybka i wartka gierka z Early Accessa, w której dowodzimy kompanią śmiałków w wyprawie po bogactwa i łupy. I byłaby to dla mnie naprawdę zwykła gierka, gdyby nie pewien twist, o którym opowiem wam więcej w sobotę, 17 października. Nie zabraknie oczywiście starych wyjadaczy, takich jak The Escapist, The Walking Dead czy Dead in Bermuda. Jak co tydzień czas na kolejne głosowanie. Poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Magicide, a obecni kandydaci to Crypt of the Necrodancer, Hand of Fate, Nuclear Throne, Shovel Knight, Plague of Shadows oraz Super Mutant Alien Assault. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Na koniec jak zwykle pytanie tygodnia, które brzmi: gdybyś miała na to wpływ, która gra powinna otrzymać kontynuację? Zastanawiałem się bowiem ostatnio, jaka z gier, które obecnie są wydane i są naprawdę zacne, powinny zostać kontynuowane. Takimi najbardziej szybciej przychodzącymi do głowy byłoby chociażby Beyond Good and Evil, bardzo fajna gierka, gra mojego dzieciństwa, mega sprytna, mega pomysłowa i mega grywalna, jak również chociażby Mass Effect 4, który ma już nawet tytuł Andromeda, ale to są te dwa tytuły gier, które sequele mają zapowiedziane, następne części są zapowiedziane i są w produkcji, ale może znacie jakieś gry, do których jeszcze nikt niczego nie zapowiedział, a powinny otrzymać kontynuację. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl, a najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! We'll be right back.